zobaczymy na torze w kasku białym Jerzego Mordela, w kasku niebieskim Piotra Leśniowskiego, w kasku białym Roberta Juchę i w kasku czerwonym Grzegorza Rępałę. Para Jucha-Mordel przegrała 4-2 swój pierwszy wyścig, natomiast para Rępała-Leśniowski zremisowała 3-3. Kto będzie lepszy teraz? No, Lublinianie powinni wygrać, jeśli chcą marzyć o nawiązaniu kontaktu punktowego. Ale proszę, Piotr Leśniowski bardzo ładnie wyszedł, Grzegorz Rępała po zewnętrznej atakuje, czy wyjdzie? Ojej! No tak. No niestety, widzą Państwo, Robert Jucha, zawodnik z Lublina znany z ostrej jazdy, próbował tam wcisnąć się między krawężnikiem a Piotrem Leśniowskim na prowadzenie, nie zmieścił się, potrącił Piotra Leśniowskiego, wpadł na nich jeszcze Grzegorz Rępała, no i oczywiście zawodnik z Lublina jest wykluczony i wyścig zostanie powtórzony. Miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało, bo to w tej chwili jest najważniejsze. Idzie sprawca wypadku, Robert Jucha. No te okrzyki są niepotrzebne. Kibice są zdenerwowani. No i jeżeli Grzegorzowi Rępale i Piotrowi Leśniowskiemu zalicza kolejny upadek nie z własnej winy, strasznie pechowy jest ten zawodnik w tym sezonie. Jeżeli im się nic nie stało, powinni zaraz zjawić się na torze wraz z Jerzym Mordelem. Idzie Piotr Leśniowski z panem Szczepanem Bukowskim, wszystko w porządku i Grzegorz Rępała też. No, możemy odetchnąć z ulgą.